Chcę pokazać garaż ładny w lubelskim. To mają jeszcze skarby. Garaż, magazyn. Lubelszczyzna jeszcze się w takich rzeczach PRL. I trochę współczesności naszych czasów. Trochę wszystkiego, niczego. Komuś może to się przydać, drugiemu się nie przydać. Może starsi trochę wiedzą, a i młodzi wiedzą, co to jest. Oto rowerek na komunie pewnie ktoś dostał. A kiedyś to był funkielnówka. To były czasy, no ale co tam. Filterek widzę. Do sereneczki. Liczniczek. Ciekawe rzeczy. O kurczę. Tu to jakaś bimbrownica pewnie gdzieś była. O, co to nie jest? No ciekawe. O, motoryneczka też. Całkiem. WS-ki. Do niektórych to jest złom, do niektórych złoto. O, skrzyneczka. Sorry, pusta. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Jakieś chromy ładne. Widzę, że chyba to WS-ka albo coś. Cały ładny. Funkiel się świecą. Tu jakieś skrzyneczki, włączniki. Gaśnica, filtr widzę. O kurczę. Ale widelec. By można było gnój wyrzucać. O, srebro całkiem. Aż się świeci, nie wiem, łyżki może ze srebra. Trzeba będzie sprawdzić z petrometrem. No jest ciekawych tutaj rzeczy. Różnych, podróżnych. Pełno pojemniczków. Jakiś okogut. Co inno widzę, to widzę. Filterek. Zbiorniczki. I te inne rzeczy. Na sprzęt grający. Możemy jakąś muzę se zapodać. CZ-a całkiem. O kurczę, mi telefon wypadł. Ochelka. Trzeba będzie wszystko poprzeglądać. Żetony. Jak widać. Jakieś kasetki. To jest tu. O, coś jest. A to będzie jakaś szczerba. Wiatrówka. Wiatróweczka ładna jakoś. Silnik do czwóreczki. Tu widzę pełno szyb. Części do serenki. O, jakiś radyjka, safari. Kiedyś to byłam. To wymiat. Te radyjka kiedyś to wymiatały. Ale to było kiedyś. Rowerek. Najbardziej mnie interesuje ten. O, cicho, jakaś walizka. To sprawdzimy później. Pusta chyba. O, leżą żetony na dole. Co to tam? Co tam może być w tej szafie? Apteczki. O kurczę. Wiatróweczka. Krótka. Ktoś tu widzę się bawił. O. Nawet patrzcie. Chyba sprawna. Wiatróweczki. Ktoś tu był jakimś maniakiem. Dlaczego? No nie ma wódki. Najbardziej interesuje mnie ten polonez. Ten polonezik. To największy temat. Pełno jakieś, o, jakieś fanty. Mucha, ciekawa. O, kubeczek. Ale kubeczek nas nie interesuje. Nas interesuje mucha ze osiądzu albo z... No, z no. O, Bydgoszcz. Patrz, w Lubelszczyźnie Bydgoszcz się znalazła. Polonez jest ciekawy. 95 coś jest, rocznik jakiś.
Kasety też tu są. Pełno mysi gówien. Wszędzie odchodów. Kluczyki są. O kurde, myszy tu szar... Myszy to tu... O, od filterka. Myszy to tu rządziły. W tym polnazie. Zobaczymy z tamtej strony. No jak widać, magazyn ciekawy. No, już nie mogę doczekać, aż całego go będę wynosił. Tu pełno skrzyneczek, walizeczek. No, jeszcze ciekawe tematy się mogą pojawić w tym. O, nawet patrzcie, łuski tu już widziałem. Kurczę. Tu jakieś kastry, skrzynki, młoty. Jakieś kartony. Karton to pusty. Lampa, patrzcie. Pusta. A ta? Pusta też. Silniczek. Patrzcie, jakie blachy. Pach ładne. O kurczę, skrzyneczka. O, tam jest zich. Zaraz do skrzyneczki dojdziemy. Ale pust. Myślałem, że pocisk już pełny. Ktoś tu rządził. Jakiś dziadek. Może jeszcze gdzieś armatem. No nic nie wiadomo. Ta walizka mnie interesuje. Powiem, ten pocisk też mnie interesuje. Już nie mogę czekać, ten cały garaż przejrzę. Coś dla piłkarzy. O. W 97 jeszcze ktoś tu był. No nie, w 2000 roku też ktoś tu był. Świat motocykl 2000. Drugi. Jakiś atlasik. O, widzę instrukcję Fiaciora. Polski Fiat. Świadectwo jakieś. Warszawy. Instrukcja Warszawy. Świadectwo. Ta skrzyneczka mnie ciekawi. Co tu jest? Zaraz zajrzę. Legitymacje jakieś. Kurczę. O, PKO. Widać. O, hajs jest. Szkoda, że nie współczesny, nie w euro. Jakaś legitymacja. O, partyjna. Popatrzcie, popatrzcie. Legitymacja partyjna. Nie będę pokazywał zdjęcia, bo dzisiaj jest już RODO. Nie wypada. Do. O, o, skrzyneczka jest, coś jest. Coś jest, coś jest. Zaraz zobaczymy, co otworzę. O kurczę. Temat całkiem ciekawy. Jakieś naboiki. Tu się wyrabia. Tu się wyrabia w Lubelszczyźnie. Co to mam powiedzieć? Pociski kałasznikowa. Kałasznikowa. Ciekawe, czy prawdziwy, czy jakieś atrapy. No, jak widzicie, garaż jest fajny. Nie mogę doczekać się, aż go całego wyciągnę. Wszystko posprawdzam. Wszystko posprawdzam. Jak będę miał możliwość i czas, to jeszcze coś nafilmuję i zobaczę. To tyle by było.